wprowadził folklor góralski do literatury polskiej. Chyba, proszę Państwa, to jest wielka postać, Różek Nawiedzony, prezentatywny, on ma na sumie. Bo on po prostu cały czas tylko wszystko się poważne, wszystko się patriotyczne, zaatakował Fredę w sposób bardzo brutalny, nie przybierając słowa, że są jakieś damy, jakieś ktoś chodzi, męczny. Co to jest? Dzisiaj trzeba walczyć, on po tego kraju z niewoli, jakiś wesołek sobie tutaj o damach i huzarach jakieś sobie historyjki opowiada i Fredo to strasznie przyszło. Fredo zamilkł. Wtedy się wycofuje do bańkowej wiszni, tam pod rutkami, gdzie nie spoczywa i on milczy, on nie pisze, później już się zaczyna pisać. To jest wielki dramat skłóconych Polaków. Marian Hemar napisał niezwykłą jedną aktówkę. Spór, to jest historia, że umiera, nie wiem, czy Fredo, czy właśnie chyba Fredo umiera. Pojawia mu się Goszczyński śmiech. Już odchodzi za światy i mówi, i rozmawiają sobie. I mówi, no i co zrobić? Czy tylko martyrologią się buduje historię? Czy ten spór jest ten... Ale to jest wielki dramat tego jakiegoś właśnie poróżnienia, że oto dwóch Polaków dopada do siebie i nie przebierają słowa. Mieliśmy niedawno dramat wielkiej kłótni Herberta z Miłoszem. Przecież były momenty bardzo dramatyczne. I tu dzisiaj to jest zapomniane, ale historia właśnie sporu Goszczyńskiego z Fredem jest niemożna. A jeszcze jedna, że on uważał, że Polska upadła przez to, żeśmy jednak źle traktowali Kozaków. Jak jesteśmy Ukraińcy. Stąd tutaj, na tej płycie, tu na tym skarbcu zobaczył. On uważał, że Polska by przetrwała. Byłaby wielkim krajem europejskim od Morza do Morza. Gdyby była Rzeczpospolita trojga narodów. Trojga, a nie dwojga, Polska i Litwa. I teraz zobaczcie, tu jest Kartuz. On się jest wypłowiały, mało widoczny, ale na tym Kartuzu jest tutaj herb. Orzeł, biały symbol Polski, pogoń, Litwa i anioł Gabriel z mieczem. Czyli herb powstania styczniowego. Tak. Żeby gdyby to się dało, to nie byłoby poza chwilę takiego. Anioł Michał, przepraszam. A jeśli wolno jeszcze, śladem literackim tego sporu są dwa utwory, Zemsta i Król Zamczyska. One dzieją się w tym samym miejscu. To jest Zamek Odrzutów. One akcja jest zupełnie inaczej. Mamy polski teatr,